serdecznie w szczecineckim ratuszu. Witam Państwa serdecznie na konferencji, podczas której podpisane zostanie porozumienie pomiędzy burmistrzem miasta Szczecinek a firmą Kronospan. Wiem, że nasza dzisiejsza konferencja transmitowana jest na żywo za pośrednictwem internetu, także serdecznie, gorąco witamy wszystkich internautów, którzy poświęcają swój czas i oglądają nasze spotkanie. A porozumienie podpisywane będzie przez pana wiceburmistrza miasta Szczecinek, pana Daniela Raka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Oraz przez pana Tomasza Jańczaka, członka zarządu firmy Kronospan. Panowie, oddaję wam głos. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Daniel Rak. Tak, rzeczywiście, za chwileczkę podpiszemy kolejne porozumienie z firmą Kronospan. No i tak uważam, że dobrze zwyczajnie jest podsumować naszą dotychczasową współpracę. Przypomnę tylko, że miasto Szczecinek, burmistrz miasta podpisał wcześniej z firmą Kronospan dwa porozumienia oraz jeden plan inwestycyjny. A pierwsze porozumienie było podpisane w 2010 roku, kolejne w 2013, w 2015 roku zostało podpisane plan inwestycyjny. Każdy z tych dokumentów był bogaty w zadania, które sobie z jednej strony stawiało miasto, z drugiej strony firma Kronospan. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo dzisiaj możemy tak powiedzieć, rozliczamy się przed mieszkańcami z naszych ustaleń i tutaj na potwierdzenie tych naszych zawartych kilku porozumień jasno można powiedzieć, że one są wypełnione treścią. My jako miasto Szczecinek zobowiązaliśmy się na przykład w kolejnych porozumieniach do tego, że w poszczególnych dwóch etapach będziemy przebudowali ulicy Waryńskiego i to z tego miasto się wywiązało. Jeżeli chodzi o inną inwestycję, bo podam tylko kilka przykładów, na przykład miejsca postojowe przy strefie ekonomicznej, które służą właśnie jako parkingi ogólnodostępne dla 300 samochodów. Jestem także zadowolony, może nie będę wymieniał inwestycji, które Kronospan wykonał, bo ich jest dużo, a uważam, że to są tak precyzyjne tytuły i rozwiązania, że tutaj uważam, że prezes Tomek Jańczak na pewno bardziej profesjonalnie będzie mógł Państwu przedstawić poszczególne zadania, które przez ten szereg lat firma Kronospan wykonała. No oczywiście nie wszystko jest zawsze doskonale, tak? My jako miasto też w wyniku różnego rodzaju naszych zmiennych planów zagospodarowania, na przykład nie wykonaliśmy takiego zadania i tutaj się przyznajemy, bocznicy, do której się zobowiązaliśmy kolejowej. Natomiast śmiem twierdzić, że akurat z drugiej strony Kronospan troszeczkę lepiej wypadł od naszego od miasta i praktycznie w 100% wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań, które tutaj były podpisane, zawarte w tych bardzo precyzyjnie nakreślonych dokumentach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, za chwilę będziemy podpisywali kolejne porozumienie. Mi się wydaje, że przechodzimy dzisiaj już jakby do pewnego innego etapu współpracy między firmą Kronospan a Szczecinkiem. No oczywiście wiadomo, nam zależy cały czas na tym, żeby jakość powietrza i pewne funkcjonowanie zakładu było jak najmniej uciążliwe. I tutaj uspokajam naszych mieszkańców, że te deklaracje, tak jak to się miało, jak miało to miejsce w poprzednich porozumieniach, też są wymienione poszczególne zadania, które do końca roku 2019 mają zostać wykonane. Tutaj mówimy o modernizacji suszarni na ciągu technologicznym MDF, czy instalacji mokrego odpylania prasy Kalander. Tych punktów jest oczywiście w tym porozumieniu więcej. Jest też data, która mi się wydaje bardzo, bardzo interesuje mieszkańców Szczecinka. I to jest w terminie do końca roku 2019. Także te wszystkie inwestycje, które już które zostały wykonane, tylko przypomnę o chyba najważniejszej inwestycji, o instalacji UTWS, która w znacznym stopniu już jest odczuwana. Wiemy, że duży zakład dynamicznie się rozwijający ma przed sobą jeszcze kilka mniejszych zadań, które też są dla nas jako mieszkańców bardzo istotne. Ale wracając do tego porozumienia, które za chwilę
będziemy, mam nadzieję, podpisywali z prezesem Jęczakiem. No tutaj mając na celu jakby współpracę proekologiczne kierunki, jakie sobie w mieście wyznaczamy już planując funkcjonowanie pewnych przestrzeni. No tutaj mamy też bardzo precyzyjnie wymienione mniejsze, większe inwestycje. Zacznę może od takiego zobowiązania, które lada dzień, mam nadzieję, że już się zmaterializuje, a chodzi tutaj między innymi o budowie, o zakupie dwóch stacji mobilnych rowerów miejskich. Przypomnę tylko, że kilka miesięcy temu oddaliśmy szczecinecką wypożyczalnię rowerów dla mieszkańców i tutaj ta inwestycja do tej pory składała się z 22 takich stacji i 150 rowerów. Teraz kolejne dwie stacje. Lokalizacje są też nieprzypadkowe. My uważamy jako samorząd, że naprawdę bardzo pożądaną lokalizacją jest instalowanie takiej stacji przy szczecińskim akwaturze i tam też tam się będzie znajdowała 23 stacja do wypożyczalni rowerów, ale także 24 stacja, która będzie już bezpośrednio przy peronie. Innym z punktem z porozumienia, bardzo istotnym i bardzo fajną deklaracją firmy Pieronszpan, jak Państwo wiecie, jest to, że chcą się włączyć w urządzanie obiektu, który dedykujemy i dzisiaj zleciliśmy już adaptację starego budynku po szkole podstawowej nr 3, a później było tam gimnazjum, na siedzibę organizacji pozarządowych. Tam firma Pieronszpan właśnie w tym porozumieniu wyraża wolę umeblowania tych wszystkich pomieszczeń. Oszacowano tutaj wartość tej inwestycji na około 100 tysięcy złotych. Inną bardzo, bardzo tutaj też dla mnie ważną deklaracją jest to, że kolejny budżet na rok 2019 będzie bogatszy o 250 tysięcy złotych w celu realizacji budżetu obywatelskiego. Tutaj uzgodniliśmy z prezesem Jęczakiem, że budżet obywatelski w Szczecinku jak najbardziej na tak. Mamy na to dodatkowe pieniądze, 250 tysięcy złotych firma zobowiązuje się na przeznaczyć na realizację jednego z takich budżetów obywatelskich, które mam nadzieję znajdzie się w przyszłorocznym budżecie miasta Szczecinek. No i jeszcze jedna też mi się wydaje bardzo, bardzo ważna, taka wychodząca już można powiedzieć w przyszłości, jeżeli chodzi o rozwiązania komunikacyjne. W tym porozumieniu firma Pieronszpan zobowiązuje się do zakupu, do przeprowadzenia konkursu, który dzisiaj będzie realizował SAPiK, a mianowicie chodzi nam o pierwszą proekologiczną taksówkę w Szczecinku, czyli elektryczna taksówka w Szczecinku, która jest dedykowana konkurs będzie dedykowany dla taksówkarzy. Szczegóły niebawem i więcej precyzyjnych tutaj informacji w regulaminie, który zostanie ogłoszony, ale taki jest pomysł, taka jest idea, żeby właśnie taki konkurs ogłosić w Szczecinku, żeby pojawiła się na naszych ulicach pierwsza elektryczna taksówka. Także bardzo duży pakiet, tak jak Państwo widzicie, schodzimy jakby z tego ciężaru inwestycji bardzo, bardzo tak jak drogi infrastrukturalnej, wchodzimy w tą przestrzeń dedykowaną dla mieszkańców. Dziękujemy panu burmistrzowi i oddaję głos panu prezesowi, pan Tomasz Jańczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja uczestniczyłem praktycznie od początku wszystkich prac nad porozumieniem ze Szczecinkiem i okoliczności. Pierwsze porozumienie było zupełnie inne. Pan burmistrz Dagas objął fotel burmistrza. Miał taką bardzo przejrzystą, jasną wizję Szczecinka. Oczywiście w tej wizji nie zabrakło również pewnych warunków funkcjonowania dla Pieronszpanu. I bardzo
rzeczowo, bezpośrednio żeśmy od początku rozmawiali i stąd się pojawiły te porozumienia. Te porozumienia były oczywiście wraz z czasem przeglądane, modyfikowane, pojawiły się plany inwestycyjne. No i również teraz, po tych wielu latach, no myślę, bardzo, bardzo takich owocnej współpracy, kiedy udało nam się zrobić bardzo wiele i dzisiaj mamy, no, jesteśmy świadkami rzeczy, o których nawet nie myślili, nie śnili w roku 2010. Chcemy pójść dalej. Chcemy dalej patrzeć w przyszłość wspólnie, nakreślić sobie takie wspólne zadania, które pozwolą na to, żeby i Kronoszpanowi w Szczecinku dobrze się funkcjonowało i też, żeby Kronoszpan mógł dalej robić rzeczy, które są dla Szczecinka potrzebne, no i oczywiście, żeby tutaj ludziom żyło się bardzo dobrze. Szczecinek, myślę, jak każde miasto w Polsce, stoi przed ogromnym wyzwaniem tego, żeby stworzyć warunki dobre dla życia i my, będąc dużą firmą w Szczecinku, też no, chcemy zrobić dużo. Dlatego, bo też nie możemy zmieniać, że to jest grupa kilkuset pracowników pracujących w Kronoszpanie, są to zdecydowanie niż mieszkańcy Szczecinka. Stąd te inicjatywy, które do tej pory robiliśmy, chociażby związane z przedszkolem, no myślę, że one po weryfikacji są bardzo trafne i będziemy dalej w tym kierunku szli. Myślę, że pan burmistrz Rach powiedział już dużo na temat tego, co zamierzamy zrobić w ramach tego porozumienia. Bardzo mi się osobiście podoba idea tego zielonego Szczecinka, prac na tym, żeby właśnie w komunikacji miejskiej zrobić coś, przełączyć się na te pojazdy elektryczne. My w ramach Kronoszpanu też będziemy, jeżeli chodzi o samochody nasze, robili coraz więcej, również samochody dla naszej kadry. Też zamierzamy zmienić na samochody elektryczne. Dzisiaj jest chyba pierwszy dzień w Brukseli, kiedy nie mogą do centrum miasta wjeżdżać samochody z starymi dieslami, więc myślę, że to jest kierunek bardzo, bardzo właściwy. Niezależnie od tego, my też swoją flotę samochodów systematycznie wymieniamy, wprowadzamy samochody tylko nowe z najnowszymi normami emisji. I tu jest też ważne, że dogadaliśmy się w ramach tego przedsięwzięcia, że te wszystkie samochody, które będą wchodziły w najbliższej wymiany, będą zarejestrowane właśnie w przecinku, żeby podatki z środków transportu zasiliły budżety lokalne. Jednym z większych sukcesów, myślę, tutaj wspólnych działań, które są też były zainicjowane przez ratusz, to była kwestia powstania klastra w Szczecinku. Nie tak prosto było ściągnąć inwestorów na samym początku. Teraz mamy już ich kilku. Te prace dalej trwają nad uruchomieniem kolejnych. Warunki w branży nie są proste, ale myślę, że to się będzie dalej rozwijało. I tutaj ten rozwój gospodarczy w kooperacji z Kronoszpanem się będzie nadal rozwijał. Jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, no to ostatnie lata były naprawdę bardzo mocno aktywne. Instalacja UTWS-u, którą zainstalowaliśmy na największej naszej linii produkcyjnej do produkcji biurowych, pozwoliła zdecydowanie zmniejszyć wpływ tych procesów energetycznych na emisje. Są to emisje zredukowane o kilkadziesiąt procent. Na rzecz Szczecina nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi tutaj o takie zanieczyszczenia jak pył czy formaldehyd. Czeka nas jeszcze kwestia, mamy jeszcze przed sobą prace dostosowawcze na suszarniach MDF-u, natomiast też musimy jasno powiedzieć, że my już dużo zrobiliśmy prac w ostatnich
lata, które tą emisję też na ciągu NDF zredukowały, ale mamy jeszcze trochę pomysłów i projektów przed nami i będziemy nadal to robić. Myślę, że też istotnym elementem z przyszłości jest kwestia zlikwidowania tej hałdy, która była z początkowych lat funkcjonowania kronoszpanu na naszym obszarze. Pracujemy też mocno nad ograniczeniem wpływu hałasu z naszych instalacji. Myślę, że wyniki są widoczne i na pewno będziemy mieli też okazję spotkać się za jakiś czas i znowu ocenić to, co udało nam się zrobić wspólnie i jak przebiegła realizacja tego porozumienia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Miasto z wizją.pl. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.